Oto przeglądam sobie kilka dni temu niemiecką prasę w internecie i zatrzymuję swój wzrok na pewnym tytule, a brzmi ten tytuł następująco. Krzyk stworzenia jako wyzwanie dla rozmowy ekologicznej. Myślę sobie, cóż za infantylny tytuł o niczym. Pewnie jakaś lewacka organizacja, jakieś stowarzyszenie organizują kolejne sympozjum za pieniądze tego Rzymianina z Budapesztu, ale nie. Przesuwam dalej, myślę sobie, sprawdzę, kto się pod tym podpisał. No i nie trafiłem. Żadna tam lewacka agenda, ale konferencja Komisji Duszpasterskiej Rady Konferencji Biskupów Europy, która w tak szczytnym celu zebrała się pomiędzy 10 i 11 czerwca w Akademii Katolickiej w Monachium. Wnioski końcowe z tego spotkania sporządził Marx, to znaczy kardynał Marx, których to wniosków i sam Marx by się nie powstydził. Arcybiskup Monachium i Fryzyngii oraz do niedawny przewodniczący Episkopatu Niemiec niewiele mówił jednak o wyzwaniu dla Kościoła, którym jest to troska o klimat i topnienie lodowców. Skupił się na innej katastrofie. Na katastrofie, którą w jego ocenie są coraz lepsze wyniki wyborcze partii konserwatywnych w Europie. Mamy już w lewackim świecie dwie katastrofy. Klimatyczną i polityczną. Czyż to nie przerażające? Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku, o kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś obnażymy hipokryzję człowieka, który bardziej niż na kardynała pasowałby na sekretarza komunistycznej międzynarodówki, do której zresztą powołania nawołuje. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Witajcie i czujcie się jak u siebie. No właśnie, a dlaczego niedziela? Dlaczego niedziela jest pierwszym dniem tygodnia? Zapytał niedawno jeden z widzów. Wita nas pan w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, a przecież jest ona dniem siódmym. No otóż nie jest, a przynajmniej nie dla katolika. Praktyka uznawania niedzieli za pierwszy dzień tygodnia ma swoje korzenie w tradycji wczesnego chrześcijaństwa, które to intensywnie rozwijało się przecież na początku pierwszych swoich wieków, tuż po Chrystusie. Dzieje apostolskie podają przecież. A pierwszego dnia po szabacie, gdy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł przemawiał do nich, zamierzając nazajutrz wyruszyć w drogę i przeciągnął mowę aż do północy. Ten werset sugeruje praktykę gromadzenia się chrześcijan na łamaniu chleba, co jest terminem żadnym innym, tylko określającym Eucharystię, w pierwszy dzień tygodnia, co odpowiada naszej niedzieli. Ale zróbmy też logiczny eksperyment. Zmartwychwstanie Chrystusa, które nastąpiło trzeciego dnia po śmierci i pierwszego dnia po szabacie, jest najważniejszym wydarzeniem wiary chrześcijańskiej. W pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian czytamy bowiem: a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Dlatego skoro najważniejsze wydarzenie związane z chrześcijaństwem miało miejsce w niedzielę, to dzień, bez którego chrześcijaństwa by nie było, nie może być dniem ostatnim. Musi być pierwszym. Ponadto uznanie niedzieli jako pierwszego dnia, jako Dnia Pańskiego, to znaczy dnia poświęconego zmartwychwstaniu Chrystusa, miało kluczowe znaczenie w kształtowaniu kalendarza liturgicznego. Bo już, proszę Państwa, w edykcie Konstantyna z roku 321 cesarz Konstantyn Wielki ogłosił niedzielę dniem odpoczynku. To było kluczowym krokiem dla rozwoju chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim. To także umocniło niedzielę jako szczególny dzień w tygodniowym cyklu w kalendarzu państwa. 4 lata później kwestię tę podnosi również Sobór Nicejski. Był to rok 325. Ten sobór jest znany przede wszystkim z rozprawieniem się z herezjami arianizmu i stwierdzeniem ponad wszelką wątpliwość, że Jezus Chrystus został zrodzony, a nie stworzony, że jest współistotny Ojcu oraz że jest Bogiem z Boga, światłem ze światłości, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego, bez którego nic by się nie stało, co się stało. Ale również na tym soborze potwierdzono wagę niedzieli, czy też w ogóle niedziel, jako dni świętych, dnia świętego, no i pierwszego dnia rozpoczynającego tydzień. Niedziela ze względu na swoją wagę i to, co wspominamy w niedzielę już od czasu pierwszych chrześcijan, jest więc pierwszym dniem tygodnia. Stąd moje co niedzielne klasyczne już przywitanie. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień
tygodnia. A wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie naszych mecenasów. Bez was po prostu nie udałoby się to wszystko i nie byłbym w stanie wraz z zespołem, własnymi, naszymi siłami tego wszystkiego unieść, za co jak zwykle kłaniam się wam w pas. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli natomiast ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, no ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warto jest kontynuowania, że taki kanał jest ważny i potrzebny w tych zwariowanych czasach, to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. To jest niewiarygodne, że komuś w ogóle mogło przyjść do głowy, aby takiego człowieka zrobić biskupem, a następnie kardynałem. Reinhard kardynał Marx, konsekrowany na biskupa przez Jana Pawła II, wzrastał sobie dzielnie w czasach Benedykta XVI, by za Franciszka osiągnąć tytuł księcia kościoła i stać się jednym z 7 czołowych doradców biskupa Rzymu. Ostatnio prawie doprowadził do schizmy w niemieckim kościele. Namieszał strasznie w kwestiach związanych z błogosławieństwem tych i owych, popieraniem związków niesakramentalnych, kapłaństwem kobiet, komunią dla rozwodników, zniesieniem celibatu oraz orientacją seksualną kapłanów. Oczywiście równie często episkopat Niemiec kierowany przez wspomnianego dostojnika kierował wzrok wiernych na agendę ekologiczną, bo Kościół w ich ocenie ma również walczyć ze zmianami klimatycznymi. Proponowałbym walkę z ociepleniem klimatu rozpocząć od seminariów, w których, jak zdawał się sugerować niedawno papież Franciszek, temperatura przekroczyła akceptowalne granice nawet dla tych, którzy lubią, gdy robi się im gorąco. No dobrze, ale żebyśmy mieli na czym pracować. Najpierw poznajmy treść wypowiedzi kardynała Marxa, która miała miejsce na konferencji Komisji Duszpasterskiej Rady Konferencji Biskupów Europy w Monachium. Jako Kościół musimy stanowczo sprzeciwić się wszelkim nacjonalizmom. W tym momencie arcybiskup podkreślił potrzebę współpracy ponadnarodowej po wyborach europejskich. Główne globalne wyzwania można rozwiązać tylko wtedy, gdy kraje współpracują. Wszelka tendencja do wszelkiego nacjonalizmu, do trzymania się interesów czysto narodowych jest temu przeciwna. Dotyczy to kwestii migracji, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów zbrojnych oraz ochrony stworzenia w obliczu globalnego ocieplenia. Aby zachować demokrację, wolność i nasze źródła utrzymania, potrzebujemy projektów porozumienia takich jak Unia Europejska. Jako Kościół musimy zatem stanowczo sprzeciwiać się jakiemukolwiek nacjonalizmowi. Po wyborach zaniepokoił Marxa wzrost liczby głosów oddanych na partie skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne, które chciały częściowo zlikwidować Unię Europejską. Tak mówi Marx. Nie jest więc wcale tak, dodał otuchy zebranym arcybiskup, że głosowała na partie skrajne, a zatem przeciwko Unii Europejskiej, większość społeczeństwa europejskiego. Wręcz przeciwnie, ponad 2/3 głosujących głosowało za tą Unią i za zrozumieniem. W ten sposób Marx odniósł się bezpośrednio, interpretując wyniki wyborów w Niemczech, ale mówił również, że podobnie jest przecież w innych krajach. Daje to nadzieję, powiedział arcybiskup, że ci, którzy chcą zlikwidować Unię Europejską i ostatecznie sprzeciwić się wolności prasy, demokracji i godności ludzkiej, nadal są w mniejszości. Zdaniem Marxa, przejrzystość i dialog są potrzebne, aby chronić przed ekstremizmem i tendencjami destrukcyjnymi. My jako Kościół, mówi kardynał, musimy także stanąć w obronie, abyśmy mogli przyczynić się do rozwiązania wielkich i pilnych wyzwań. Arcybiskup nie widzi więc zagrożenia w laicyzacji Europy, w radykalnym spadku powołań kapłańskich, w skandalach a la Dąbrowa Górnicza, które dzieją się przecież nie tylko w jednym miejscu i nie tylko w jednym kraju, w jednej diecezji. Nie widzi go w powszechnej zmianie przepisów prawa w kolejnych państwach tak, aby zezwalało ono teraz na zabijanie nienarodzonych dzieci bez ograniczeń. Nie widzi w zwiększającej się liczbie samobójstw wśród młodzieży, której propagandowa machina robi wodę z mózgu i nakazuje zmieniać coś, co jest przecież niezmienialne, bo wynika z biologii, z nauki i z natury i boskiego zamysłu oraz boskiego planu. W końcu w marginalizacji Kościoła w życiu kolejnych państw. Nie widzi problemu w sobie. A to przecież nie ja. Nie wy jesteśmy kardynałami Kościoła. Nie ja i nie wy jesteśmy biskupami. Oczywiście z wyjątkiem tych biskupów, o których wiem, a od czasu do czasu do naszego czuwaja zaglądają. W końcu to nie my
jesteśmy doradcami papieża i żadne z nas nie pełniło i nie pełni funkcji przewodniczącego Episkopatu Niemiec, przewodniczącego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej i członka Rady Kardynałów. Kardynał Marx nie ma, jak widzę, nic sobie do zarzucenia. No to zobaczmy na wyniki badań przeprowadzonych w Niemczech w czasach, gdy pogromca nacjonalizmu zarządzał kościołem w Rzeszy. Otóż, w 2019 roku w badaniach przeprowadzonych przez Uniwersytet we Fryburgu Bryzgowińskim, leżącym w Badeni-Wittenbergi, obliczono, że do 2060 roku dwa główne kościoły w Niemczech, czyli ewangelicki i katolicki, będą miały tylko około 22 milionów 700 tysięcy członków, czyli o połowę mniej niż w roku 2017, 44 miliony i 800 tysięcy. I nie zgadniecie, kto pełnił najwyższe godności w kościele niemieckim w tamtym czasie. Kardynał Marx. Uniwersytet we Frymburgu wykonał też nowe badanie, w którym po raz pierwszy wziął udział także Kościół katolicki i uwaga, wyszło im z niego, że 43% katolików i 37% protestantów, jeszcze pozostających członkami swoich kościołów, zostało zaklasyfikowanych jako skłonni do apostazji. 3/4 katolików i 2/3 protestantów stwierdziło, że nie wyklucza odejścia ze swoich kościołów. Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzone badanie pokazuje, że zaangażowanie religijne ludzi i ich zaufanie do kościołów nieustannie, dramatycznie spada. Dla prawie 8 z 10 przy łącznej liczbie badanych 5282 respondentów religia nie ma, co stanowi 38%, lub ma niewielkie 40% znaczenie w ich codziennym życiu. Nawet wśród członków kościołów tylko 4% wśród katolików i 6% wśród protestantów jest takich, którzy postrzegają siebie jako ludzi wierzących i bliskich Kościołowi. Ze wszystkich zbadanych katolików tylko 4% tych, którzy mówią o sobie, że są katolikami i wychodzi faktycznie tak z badania, mówią, że deklarują się jako prawdziwie wierzący. 9% wszystkich respondentów podkreślało, że nadal ma zaufanie do Kościoła katolickiego, tylko 9%, a do Kościoła ewangelickiego wyraża je w tym samym czasie 24%. Zaufanie w Niemczech do Kościoła katolickiego jest tylko nieznacznie wyższe niż zaufanie do islamu. Ale są i świeższe badania z roku 2022. Niemcy dokonali w roku 2022 522 821, co podała oficjalnie Konferencja Episkopatu Niemiec w raporcie Kościół katolicki w Niemczech, fakty i liczby 22-23, apostazji. I teraz człowiek, biskup, kardynał, który rządził przecież Kościołem w tym czasie, kiedy robione były badania i kiedy następowały spadki. Człowiek, którego w Kościele katolickim w Niemczech zna wielu, ale za którego doszło do takiego upadku wiary, będzie nam teraz przedstawiany jako intelektualna tuza. Taki facet ma czelność w ogóle stawiać się jako drogowskaz, w którym kierunku powinna iść Europa, skoro nie był w stanie przypilnować tego, co dzieje się w powierzonej mu diecezji i w kościele lokalnym? Nie mógł zapanować nad owcami na terenie jego rodzinnego kraju? Przecież wystąpienie z kościoła katolickiego i porzucenie sakramentów to nie jest rzecz równoznaczna z tym, jakbyśmy opuścili jakiś zakład pracy i najęli się u innego pracodawcy. To może zagrozić wiecznemu zbawieniu tych ludzi. Czy kardynał Marx i inni podobni kardynałowie mają tego świadomość? Myślicie, że jak ktoś jest biskupem, to z automatu przestaje być człowiekiem, grzesznikiem, że ma we wszystkim rację i zdobywa ponadludzką jakąś inteligencję? Kardynał Marx nie widzi problemów w sobie, ale w tym, że w zlewaczałej Europie, w której katolików za 30 lat prawie nie będzie, do głosu dochodzą nacjonaliści i konserwatyści, którzy to nacjonaliści i konserwatyści w znakomitej większości przecież w odróżnieniu od idoli kardynała Marksa są katolikami i gorącymi propagatorami idei, aby Europa wróciła do chrześcijańskich korzeni, ale to kardynałowi nie pasuje. Zaraz przeanalizujemy sobie wypowiedzi kardynała od ekologii i arcybiskupa od porażki. Ale najpierw chciałbym, abyśmy zajrzeli do broszury Romana Dmowskiego pod tytułem Kościół, naród, państwo. Pojawi się ona jeszcze na końcu naszego dzisiejszego spotkania, ale teraz posłuchajcie fragmentu o nacjonalizmie rozumianym po chrześcijańsku i o jego wpływie na katolickie narody. Jedną z najbardziej skomplikowanych i najbardziej interesujących reakcji na przewagę narodów protestanckich w świecie było zjawienie się w krajach katolickich ruchu zwanego nacjonalizmem.
U nas głównym źródłem nowego ruchu była potrzeba przystosowania się do życia w Europie bismarckowskiej, w której brutalna siła została uznana za ostatnią instancję decydującą o losach narodów, w której wrogowie dążący do zniszczenia naszego bytu narodowego nie uważali już nawet za potrzebne uciekać się do obłudy, ale bez ceremonii rzucali nam w twarz swoje Ausrotten. Nie trzeba dowodzić, że upadek narodów katolickich pociągnąłby za sobą upadek roli i wpływu Kościoła katolickiego. Toteż w sferach kościelnych z surową krytyką występowano wobec pewnych skrajności nacjonalizmu, ale na ogół uważano za bardzo pomyślny objaw budzenia się energii narodowej w społeczeństwach katolickich. Tym bardziej, że razem z odrodzeniem myśli narodowej szedł zwrot w kierunku katolicyzmu, ogarniający znaczną liczbę ludzi, którzy pod wpływem prądów XIX wieku od niego się byli oddalali. Żeby to zrozumieć, trzeba jednak umieć poprawnie rozpoznać czynniki, które wpływają na zanik katolicyzmu i samego chrześcijaństwa na starym kontynencie i pojąć, że wszystkie kierunki, drogi, plany naprawcze, które od kilkudziesięciu lat łudziły wiernych, że tak właśnie trzeba, że to jest dla naszego dobra i dzięki temu Kościół będzie wzrastał, nie zdały egzaminu i powinny być natychmiast porzucone. Tymczasem oni idą jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Droga synodalna, która miała przywrócić Kościół niemiecki do lat świetności, miała go naprawić, okazuje się, że jest eksperymentem, który zawiódł. Nieustannie ludzie odchodzą od Kościoła, a ci, co w nim w Niemczech zostają, nie mają pojęcia, kim są, a na pewno nie są katolikami. Oczywiście chodzi mi tutaj o masę, o tę znakomitą większość, która w badaniach wykazuje się totalną indolencją, jeżeli chodzi o wyznawanie dogmatów nawet katolickich. Tymczasem kardynał Marx mówił: główne globalne wyzwania można rozwiązać tylko wtedy, gdy kraje współpracują. Wszelka tendencja do większego nacjonalizmu, do trzymania się interesów czysto narodowych jest temu przeciwna. Dotyczy to kwestii migracji, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów zbrojnych oraz ochrony stworzenia w obliczu globalnego ocieplenia. Proszę Państwa, powiedzmy sobie wprost, bez względu na to, czy mówi to papież, kardynał czy profesor. Przecież to jest jakiś irracjonalny bełkot. Głupi bełkot dla ćwierć inteligentnych odbiorców. U podstawy większości konfliktów zbrojnych stały zawsze pieniądze, natomiast powody, które poddawano dla usprawiedliwienia dążenia do wojny, to zupełnie inna rzecz. W polityce nie ma, nie było i nie będzie żadnych sentymentów, a ciału zawsze będzie bliższa koszula. Niemcy będą grały na Niemców, Francuzi na Francuzów, a Polska na wszystkich, tylko nie na Polaków. Niemniej dla kardynała sypiącego się właśnie w jego kraju kościoła ważne jest nie to, że kolejne świątynie zamieniane są w centra handlowe, muzea czy dyskoteki, ale że ochrona stworzenia w obliczu globalnego ocieplenia i coś tam jeszcze. No brawo. Aby zachować demokrację, wolność i nasze źródła utrzymania, potrzebujemy projektów porozumienia takich jak Unia Europejska. Ta Unia, która powstała w oparciu o zasady chrześcijańskie, które sugerowali ojcowie założyciele, i ta sama Unia, która pozwala dzisiaj na zabijanie nienarodzonych i eutanazję, niszczenie rodzin i psychiki dzieciaków? Ta sama Unia, której polityczni lewaccy przywódcy swoim działaniem doprowadzili na skraj przepaści demograficznej cały kontynent? Ale nie tylko demograficznej, etnicznej, religijnej, kulturowej, a nawet cywilizacyjnej. O tej samej Unii Europejskiej ksiądz kardynał Marx mówił? Jako Kościół musimy za tym stanowczo sprzeciwiać się jakiemukolwiek nacjonalizmowi. Gdyby kardynał poczytał historię Kościoła, ale też wybitnych intelektualistów takich jak ojcowie Bocheński czy Krąpiec, może byłby trochę mądrzejszy. Zresztą ksiądz Mieczysław Albert Krąpiec odbywał kiedyś staż na Uniwersytecie w Monachium u profesora Müllera. Można było się spotkać. A wtedy już był przecież bardzo znany i ceniony na całym świecie. Natomiast Państwu, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, to gorąco polecam Rozważania o narodzie ojca Krąpca oraz Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim ojca Bocheńskiego. Po wyborach zaniepokoiła kardynała Marksa taka sytuacja, w której następuje wzrost liczby głosów oddanych na partie skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne, które chciały częściowo zlikwidować Unię Europejską. Ci, którzy chcą zlikwidować Unię i ostatecznie sprzeciwić się wolności prasy, demokracji i godności ludzkiej, nadal są w mniejszości, mówił kardynał Marx na tym spotkaniu. Niech mi ktoś z Państwa szczerze powie o tym, czy którakolwiek z konserwatywnych partii, organizacji działających czynnie w polityce europejskiej była za ograniczeniem wolności prasy?
Przecież to nam nieustannie odbiera się możliwość głoszenia naszych poglądów w mediach. O jakiej godności ludzkiej ten głupiec za przeproszeniem mówi, bo przecież kardynał też może być głupcem. To nam nieustannie blokuje się usta, to nam próbuje się mówić, że posługujemy się mową nienawiści, kiedy za każdym razem powtarzamy nic innego jak słowa Chrystusa. Przecież to jest kłamstwo. Jeżeli kardynał Marx mówi, że organizacje prawicowe, konserwatywne, nacjonalistyczne dążą do ograniczenia wolności i swobody wypowiedzi w prasie, to jest kłamstwo. Pytanie, czy albo kardynał jest tak głupi, że nie rozumie, albo jest manipulantem, albo po prostu zwykłym oszustem i kłamcą. Takim zresztą dla plebsu, zwykłym, prostym populistą. Nie wiem, dlaczego niektórzy zachwycają się jego inteligencją. Z jego tekstów ona w ogóle nie wynika. A jeżeli już kardynał Marx mówił o jakiejś godności ludzkiej, to chciałbym zapytać, czy może mówi o tych 500 tysiącach niewinnych dzieci więcej, o które to 500 tysięcy więcej wzrosła w ostatnim roku liczba aborcyjnych zabójstw. O nich mówi? O zabitych w roku 2023 na całym świecie 44 milionach 700 tysiącach dzieci? O tej godności człowieka mówi kardynał Marx? Jak bardzo obrzydliwym hipokrytą trzeba być. My jako Kościół musimy także stanąć w tej obronie, abyśmy mogli przyczynić się do rozwiązania wielkich i pilnych wyzwań. Ale ksiądz kardynał nie jest w stanie zapanować nad jedną diecezją, w której nieustannie wybuchały skandale homoseksualne i pedofilskie. Nie jest w stanie zapanować nad episkopatem swojego kraju, a co dopiero będzie teraz mówił o zbawianiu świata? Kościół tworzą też konserwatyści i nie pozwolimy sobie, aby wykluczono nas z niego przez jakieś lewackie mrzonki. Choćby pochodziły one z ust samych kardynałów. Główne globalne wyzwania można rozwiązać tylko wtedy, kiedy kraje współpracują. Wszelka tendencja do większego nacjonalizmu, do trzymania się interesów czysto narodowych jest temu przeciwna. No to już jest, moi drodzy, czysty komunizm. Kardynał Marx jest klasycznym mentalnym komunistą. I tutaj nie ma co więcej komentować. A nacjonalizm jest wszędzie. Był i zawsze będzie. Należy tylko pilnować, aby nigdy nie przerodził się w szowinizm, czy będący z gruntu antychrześcijański jakiś rasizm, albo by nie stał się odwrotnością i nie wzbudzał postawy pogardy do narodowej wspólnoty kosztem jakiegoś międzynarodowego gremium, o którym pewnie część tego lewackiego mainstreamu również w Kościele marzy. Kardynał Marx wydaje się być zachwycony unią eutanazji, aborcji, małżeństw tych i owych, dewiacji i deprawiacji, unią, która zniszczyła Europę i zostawiła w zasadzie z niej miejsce, które matematycznie już dzisiaj wyraźnie to jest przecież wskazywane, nie będzie przypominało Europy sprzed 100, 70, 50, a nawet 20 lat. I o współpracy z taką Europą Kościoła katolickiego mówi jeden z kardynałów, jeden z 7 doradców, bezpośrednich doradców papieża Franciszka. Bardzo ważna figura w Kościele katolickim, ale trzeba też powiedzieć, że to właśnie kardynał Marx ponosi również w związku z tym, ze względu na pełnione przez siebie funkcje, odpowiedzialność za klęskę tego świata. I trzeba takie sprawy nagłaśniać i wytykać. Wytykać tych nieudaczników palcami. Czy są świeckimi, księżmi, czy kardynałami. I będę to robił, póki wystarczy sił i czasu. A nie byłoby to możliwe bez was, ponieważ nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co jak zwykle kłaniam się wam w pas. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Klasycznie możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. A na odchodne w niedzielę. Gdy zrobimy wysiłek myśli, mówił Dmowski, taki wysiłek prowadzący do głębszego poznania źródeł pochodzenia pierwiastków naszej duszy, które czynią nas ludźmi takimi, jakimi dziś jesteśmy i nowoczesnym narodem europejskim, to się okaże, że tkwią one zarówno w naszym prastarym gruncie etnicznym i w istnieniu przez wieki państwa polskiego, jak i w naszym od 10 wieków trwającym katolicyzmie. Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie. W znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.
Najlepiej tę prawdę potwierdza nasza dzisiejsza doba w życiu Europy. Położenie, w jakim się zaczynają znajdować narody protestanckie i wpływ, jaki upadek religii wywiera na narody katolickie. I z Dmowskim, który w porównaniu z tą marksistowską masą ignorantów jest kimś godnym słuchania i godnym uwagi, chciałbym was teraz pozostawić. Posłuchajcie, aby mieć argumenty, gdyby ktoś kiedyś jeszcze wam powiedział, że nacjonalizm, patriotyzm nie może być chrześcijański. To nieprawda. Zostało to udowodnione powielokroć. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Myśl polska, nie mówimy o wytężonej walce obronnej w zaborze pruskim, odpowiadała to biernym potępieniem brutalnej przemocy bądź ze stanowiska chrześcijańskiego, bądź z liberalno-humanitarnego. Czynowi wroga zagrażającego naszemu bytowi przeciwstawiano moralizowanie. Pokolenie polskie, które pamiętało rok 1863, skłonne było do rezygnacji i szukało moralnego zadowolenia w przekonaniu, że jeżeli Polska zginie, to będzie szlachetną ofiarą brutalnej przemocy. To, które po nim przyszło, w większości swojej przyjmowało jego frazeologię, uważając ją za dogodną do pokrycia odznaczającej jego większości tchórzliwości i materializmu, do umotywowania jego bierności politycznej lub czynnego poddania się wrogom. Pokolenie, które wstępowało w życie pod koniec stulecia, w którym już istniały zadatki świeżej energii narodowej, nie dopuszczało myśli, że Polska mogła zginąć. Rezygnację uważało natomiast za przestępstwo. Walczyło ono z ideologią rezygnacji i w tej walce usiłowało odebrać jej głosicielom moralne zadowolenie wypływające z uważania się za szlachetne ofiary krzywdy, dowodząc, że cofanie się przed walką z przemocą nie jest wpływem szlachetności, jeno braku poczucia obowiązku narodowego, tchórzostwa i niedołęstwa. Sile wrogów trzeba przeciwstawić własną siłę. Trzeba ją wydobywać z narodu i organizować. Na ich bezwzględność w walce odpowiedzią musi być nasza bezwzględność. Ich egoizm narodowy musi się spotkać z naszym narodowym egoizmem. Gdy się przyjrzymy bliżej ruchowi francuskiemu i włoskiemu, który przybrał nazwy nacjonalizmu, zobaczymy, że powstał on z tego samego źródła, że wnioski swoje wyciągał z takich samych przesłanek. I tak samo postawił on sobie za cel wydobycie jak największej energii z narodu i zorganizowanie jej do walki o jego byt i potęgę. Mało się dotychczas zastanawiano nad tym, dlaczego ten ruch powstał tylko w krajach katolickich, dlaczego tak wiele pracy wykonał w zakresie pogłębienia myśli narodowej i rozwinięcia swej ideologii? Dlaczego tyle wysiłku użył dla uzasadnienia swoich dążeń? Rzecz się przedstawia bardzo prosto. Kraje protestanckie takiego ruchu nie potrzebowały. Reformacja w swej istocie była rozpętaniem egoizmu panujących i narodów, które zerwały z Rzymem, zorganizowaniem się ich energii do bezwzględnej, nieprzebierającej w środkach walki z innymi narodami. Najlepszą ilustracją tej prawdy była walka Anglii dążąca do zniszczenia potęgi katolickiej Hiszpanii, prowadzona drogą popierania przez Elżbietę najordynarniejszego korsarstwa w latach, kiedy między obu państwami formalnie panował pokój. Taką samą bliższą nam jej ilustracją była polityka elektorów brandenburskich i królów pruskich wobec Polski. To, jak powiedzielibyśmy, było jedną z przyczyn przewagi politycznej narodów protestanckich nad katolickimi. Dopiero gdy ta przewaga stała się oczywistą, dla nikogo nie ulegającą wątpliwości, dopiero w końcu XIX stulecia zjawia się wśród narodów katolickich ruch dążący do sprostania protestantom w walce. Dlatego właśnie widzimy ten ruch tylko w krajach katolickich i dlatego tyle energii wkłada on w uzasadnienie swoich dążeń, w stworzenie teorii narodowej polityki, że duch społeczeństw katolickich nie był przygotowany do przyjęcia zasady egoizmu narodowego, że był tej zasadzie przeciwny. Zasada egoizmu narodowego natrafiła w części na opór żywiołów, uważających ją szczerze za przeciwną zasadą chrześcijańskim. Głównie atoli przeciwstawiały się jej żywioły obojętne religijnie i wrogie religii prowadzone przez wolnomularstwo, co niektórym z nich nie przeszkadzało powoływać się na zasady chrześcijańskie, gdy większość ich przemawiała w imię humanitaryzmu, ludzkości przez duże L, dążenia do braterstwa i pokoju powszechnego.